O pierwszym OS-ie nie będę mówił, bo wstyd. Drugi OS pojechałem już w miarę dobrze. Na trzecim OS-ie mi się zapalił samochód, instalacja mi się spaliła pod konsolą. Straciłem chyba 7 minut, ręce poparzyłem, bo odrywałem te kable. Jakoś tam zmostkowałem na śrubokręcie, przyjechałem czerwonym śrubokręcie, takie było przeciążenie. Śrubokrętem zmostkowałem instalację. Dojechałem do serwisu, no zrobiliśmy wszystko ok. Mówię sobie, zaatakuję szybciej trochę. Jadę z tyłu na oponach, na lewkach w ogóle, gdzie w ogóle nie trzymają te opony. Dopiero się uczę i nie wiem, no zakładam nalewki tak jak tego, tak jak było tanio, kupiłem, nie? Ale z przodu miałem od kolegi, pożyczyłem Michelinę opony, pięknie mnie trzymały, a tył mnie cały czas wyrzucało, nie? I później na czwartym OS-ie obróciło mnie. Dojechałem do mety ze stratą 2 sekund chyba, o ile tam dobrze pamiętam, bym wygrał ten OS. Piąty tak samo mnie obróciło. Mam na kamerze nawet nagrane, jak to nie mogę samochodu opanować tył, normalnie tył mnie wyprzedza, nie? I na szóstym OS-ie szybko jechałem, no ale czułem się dobrze, no normalnie się czułem, szybko jechałem i też mnie obróciło na normalnym suchym asfalcie, no i stuknąłem w taki słup i chłodnicę trochę uszkodziłem, tył uszkodziłem i jak dojechałem tutaj do strefy, to te kary, co tam się nazbierały, wszystko to mnie wykluczyli, bo już przekroczyłem ten limit kar. No nie znam się na tym, ale no wykluczyli, no. Na krakowski zakładam dobre opony, dobre klocki i się ścigam, nie? Uczę się na razie, no to, że rozbiłem samochód, to nie szkodzi. Straty to żadne, tam wie pan, tam straty takie to nie straty, co nie? Będzie dobrze, no będzie dobrze i będzie super.